Zapraszam Was na dzisiaj na wspólną przejażdżkę po Miechowicach. Trasę wyznaczy nam autobus linii 169. Ja na niego czekam na ulicy Zjednoczenia. Właśnie teraz nas minął. Tak, tutaj gdzie stoję, tutaj są wyznaczone miejsca parkingowe, jakby ktoś się chciał czepiać tego, gdzie jestem. No cóż, ruszam. Włączam się do ruchu. Miałem obowiązek oczywiście ustąpić wszystkim, którzy na drodze by byli. Widzimy, tutaj nam się parking kończy. Ja jadę w lewo, ulicę Reptowską. Jestem na jednokierunkowej, czyli wykonuję skręt od lewej krawędzi. Ponownie droga jednokierunkowa. Widzimy cały ten odcinek ulicy Reptowskiej, droga jednokierunkowa. I skręcamy w lewo, możliwie jak najbliżej przy lewej krawędzi. Ja teraz znowu tutaj chwilkę stanę. Autobus za skrzyżowaniem po skręcie w lewo ma przystanek, więc żeby tam później nie szukać gdzieś miejsca, żeby swoje odestać, lepiej poczekać teraz tutaj. Jak widzimy, na tym skrzyżowaniu przed nami skrzyżowanie Bławatkowej i Stolarzowickiej. Ja będę skręcał w lewo. Samo to skrzyżowanie również może nie, no, w pewien sposób ciekawe. Ponownie włączyłem się do ruchu, czyli miałem obowiązek ustąpić wszystkim, którzy byli na drodze. Jak już wspomniałem, jadę w lewo. Oczywiście lewy kierunkowskaz. Puścimy pieszych. Oczywiście Stolarzowicka jest drogą z pierwszeństwem. Wobec czego ja muszę ustąpić pojazdom z prawej, lewej swojej strony. Wyjeżdżam szeroko. Tutaj przejście wyniesione, choć tego wyniesienia przejścia dla pieszych tutaj już praktycznie nie ma. Tutaj widzimy ów przystanek, o którym wspominałem. Autobus tam stałby w zatoczce, co ja bym zrobił. No tutaj są co prawda miejsca parkingowe, ale skąd miałem to wiedzieć, że będą wolne. I na najbliższym możliwym skrzyżowaniu skręcę w lewo. Czyli znowu jadę w ulicę Zjednoczenia.
po to, aby tym razem skręcić w prawo, w drugą drogę, w prawo. Czy też pojechać prosto. Oczywiście stop. Ustępujemy sprzeciwka z prawej, sprzeciwka po prawej. Tak, no w prawo byłoby tu, natomiast my jedziemy po takim skosie na wprost. W Bytomiu, no jak widzimy, sporo jest takich skrzyżowań, gdzie to prosto można w różny sposób interpretować. Podobnie pewnie wielu osobom znane skrzyżowanie chociażby Piłsudskiego, od Piłsudskiego do Strzelców Bytomskich i w kierunku Policji do Wrocławskiej. Zapomniałem w tym momencie nazwy ulicy. Tam podobna sytuacja, jak była tutaj. No już widzimy, autobus mam przed sobą, centralnie przed sobą. Jedziemy tutaj taką, o właśnie, jakieś roboty drogowe. Znowu znak umiejscowiony gdzieś tam u samego dołu, znak z ograniczeniem. Tak bez sensu, niechlujnie, nieskładnie. Coś, co bardzo, bardzo mi się nie podoba. Te słupki, drogowcy, gotowe słupki powinni mieć wyższe, tak aby to wszystko było czytelniejsze. I oczywiście skręt w lewo. Musimy ustąpić przy Biedronce tak pojazdom z prawej, jak i pojazdom z lewej. No i oczywiście pojazdom z przeciwka. Jedziemy w kierunku centrum Bytomia.